Witamy w pierwszym w 2016 roku odcinku Mówi się. Łukasz Muszyński, Kuba Popielecki i Michał Walkiewicz. To idealny moment, aby podsumować minionych 12 miesięcy w świecie kina. Porozmawiamy o największych zaskoczeniach, najboleśniejszych rozczarowaniach, a także najlepszych filmach 2015 roku. A na końcu wyznamy sobie i Wam, na jakie filmy w 2016 roku czekamy najbardziej. Zaczynamy. Na pierwszy ogień bierzemy największe zaskoczenia 2015 roku. To może zacznijmy od najstarszego w tej ekipie, czyli Michała. No było trochę tych zaskoczeń. Chciałbym tylko wspomnieć, żeby temat nie zaginął, Coś za mną chodzi. Był to na pewno jeden z lepszych horrorów ostatnich lat, który się pojawił właśnie w tym roku. Ale jeśli miałbym wybrać jeden film, to będzie to Kingsman, Tajne służby. Trochę dlatego, że niewiele się spodziewałem po Matthew Vaughnie. Nie jest mój ulubiony reżyser. Pierwsza klasa okej, ale poprzednie filmy nie za bardzo lubię. Natomiast tutaj absolutnie dostarczył świetny Colin Firth, świetnie złamana konwencja kina szpiegowskiego, komiksu, absolutnie bezkompromisowa rzeźnia, scena w kościele, właściwie wszystko mi się w tym filmie podobało, dałem mu 9, wyszedłem z kina zachwycony, super. Kuba się nie zgadza. No, znaczy po pierwsze, chyba ja jestem najstarszy w naszym gronie, po drugie, zgadzam się z Michałem co do tego, że It Follows jest filmem, o którym trzeba wspomnieć. Po trzecie, nie zgadzam się z Michałem absolutnie co do Kingsman. Moim zdaniem to jest głupi i gówniarski film. Jedyną jego zaletą jest to, że Matthew Vaughn naprawdę ma talent do inscenizowania. Nie da się poważnie rozmawiać z kimś, komu się nie podoba scena w kościele w Kingsman, więc nie wiem, Kuba. No to nie będziemy w takim razie rozmawiać, bo ja tej sceny nie znoszę. Od tej sceny stwierdziłem, że mój entuzjazm w stosunku do tego filmu opadł. No ja byłem z kolei zaskoczony nowym filmem Małgorzaty Szumowskiej, czyli Body Ciało. To jest reżyserka, po której nie spodziewałem się wiele, którą zawsze lubiłem bardziej niż inni, tak mi się przynajmniej wydawało, ale nigdy nie czułem pełnego dosytu, że tak powiem, na seansach jej filmu. Kiedy Body Ciało dobiegło końca, po prostu miałem szklanę na podłodze i byłem zdziwiony, że właśnie obejrzałem film Małgorzaty Szumowskiej, w którym wszystko się klei, który nie jest jakoś niemiłosiernie napompowany, tylko właśnie spuszcza powietrze z tego balona. Wspaniała scena, w której Maja Ostaszewska robi sobie jaja sama z siebie i udaje, że właśnie ma wizję przed Januszem Gajosem, czy właśnie zaspoilerowałem film komuś, go jeszcze nie widział. W każdym razie warto go zobaczyć. Widzieliście w ogóle film Wizyta? M. Night Shyamalana? Ja nie widziałem. Ja też. Nazwisko mnie skutecznie odstraszyło, a to był też gorący sezon, ale ponoć nie było najgorzej. Jego najlepszy film od lat. Co prawda nakręcony w wytartej konwencji found footage, ale co z tego, to jest idealny miks grozy, humoru, wzruszeń. Ten humor także na poziomie metafilmowym, no to był ten twórca Szóstego Zmysłu, na którego czekałem od bardzo dawna. Od Szóstego Zmysłu prawdopodobnie. Nie, właśnie musisz określić, od którego filmu najlepszym. Czy od Osady, czy jeszcze wcześniej, bo to jest znaczy, tak, to bardzo dużo powie. Jego najlepszy film generalnie jest Niezniszczalny, moim zdaniem. Tak, pełna zgoda. Ale Znaki też są niezłe. Natomiast od Osady to już... Okay. Czyli najlepszy film od Znaków. A skoro mowa o Znakach, to wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują, że pasa Shyamalana utrzyma się. On kontynuuje swoją współpracę z producentem Jasonem Blumem. Wydaje mi się, że to duo twórcze naprawdę pozytywnie na siebie oddziałowuje. Jeśli mowa o rozczarowaniach, to nie będę oryginalny. Spectre. Czyli nowy James Bond. No przepraszam bardzo. No. Strasznie nudny film. Z kiepskim, czarnym charakterem, bo Christoph Waltz już nawet nie udaje, że mu się chce. I cały czas jest Hansem Landą. Są kiepskie sceny akcji, pozbawione zupełnie kopa. Wątek miłosny, pozbawiony erotycznego napięcia. No to wszystko nie zagrało. Ja pamiętam, że poszedłem na ten film drugi raz ze swoją żoną. Zasnąłem w trakcie akcji w Austrii i obudziłem się na scenie w pociągu. Spojrzałem na zegarek i zakląłem się arczyście, że to jeszcze tyle będzie trwało. Ten film estetycznie też nie jest tak wysublimowany, jak było to w przypadku Skyfall, który też nie miał wielkich scen akcji, ale był stał czym innym. Jeśli chodzi o bohaterów, też jest o wiele, wiele słabszy. No jednak Javier Bardem był dużo ciekawszym bad guyem niż Christoph Waltz. No ja byłem podobnie rozczarowany. Mnie najbardziej zawiodła z kolei ewolucja bohatera, bo od Daniela Craiga jako nowego Bonda w ciągu 4 filmów doszliśmy do Daniela Craiga, który zbliża się już trochę do Rogera Moore'a i... Może zamysł był fajny, ale nie do końca to wyszło, moim zdaniem. No ale może jest też tak, że zapomnieliśmy, czym tak naprawdę jest seria filmów o Jamesie Bondzie. Mogło tak być. Te pierwsze filmy zbliżone do serii Borna wniosły nową jakość, a ten film wraca do klasyki. No, ale czy chcemy oglądać takie kino, nie? Takiego Bonda, jak był kiedyś. No też czasy się zmieniły, jak powiedziałeś, więc ja bym wolał tego Borna Bonda już. Chyba najsłabszym spośród filmów, na które miałem jakąś nadzieję, był Crimson Peak, Guillermo del Toro. Dalej to ładnie wygląda, bo to jest Guillermo del Toro, ale nie ma w tym filmie duszy, nie ma w tym filmie emocji, nie ma w tym filmie nic ciekawego. Jest świetna obsada, jest świetny pomysł, żeby del Toro wziął się za konwencję gotyckiego romansu horroru. No to
to się nie mogło nie udać, no i jednak się trochę nie udało. Znaczy, ja z kolei na tym filmie zasypiałem, tak jak ty miałeś ze Spectre. No ale ten film wygląda nieprawdopodobnie. No tak. Znaczy, nie, bo to nie oddaje trochę to, co mówisz, że wygląda wprawdzie ładnie. Nie, znaczy jeśli chodzi o scenografię, jeśli chodzi o kostiumy, jeśli chodzi o te rzeczy, na które się zwykle nie zwraca uwagi, to nie widziałem czegoś ładniejszego w tym roku. No tak, ale to jest Del Toro i to jakby, wiesz, że to będzie ładnie wyglądało, oczekujesz czegoś jeszcze. A duchy były plastikowe. Jasne. Brakowało mi tradycyjnych efektów specjalnych w tym filmie. No trochę tak, no myślę, że w ogóle po Mad Maxie to wszystkim będzie powoli brakować tradycyjnych. O Mad Maxie wkrótce. Twoje rozczarowanie. Rozczarowanie, no jeden z moich ulubionych reżyserów, Michael Mann, no i Hacker. W ogóle absolutnie porażkowy film. No, okej, nawet ze słabym Mannem lepiej pewnie zgubić, natomiast no, w tym przypadku no, facet absolutnie wziął się za temat, którego po prostu nie czuję, tak? Próbuje robić nowoczesne kino o nowoczesnych rzeczach, a wychodzi mu absolutnie starczy thriller bez bohaterów, z Chrisem Hemsworthem w roli komputerowca, który po prostu robi pompki na rękach i bije typów stołem. Znaczy, nie, bo to jest taka postać jak z początku kina lat 90. tak naprawdę. Jakiś uniwersalny twardziel, no nie, absolutnie wszystko było tam słabe, poza paroma scenami, które faktycznie były w starym stylu Manna, oczywiście Cyfra. Ale muzyka, jak zobaczyłem, muzyka była okej, okay, ale... Tu akurat nie stracił drygu. To może nie, no ale kamera gdzieś tam nurkuje w te światłowody i tak dalej, co sobie myślisz? No przypomniałem sobie Hakerów tak naprawdę, bo to jest... Okej, tu jest realistycznie, ale to jest podobna wrażliwość, jakaś z niego wyszła. Dla mnie Haker absolutna porażka. No i to nas najbardziej bolało. Pora na najlepszy film. No i tutaj niestety będę odstawał od was, bo wiem, że macie swojego faworyta, o którym za chwilę. U mnie dwa filmy ex aequo na pierwszym miejscu lub ewentualnie na drugim, a pierwszego miejsca nie było. To są Sekrety Morza i Ant-Man. Z jednej strony animacja, która zupełnie odstaje od tego, co możemy obecnie otrzymać z Hollywood, czyli produkcje Pixara, Sony, Disneya. Bardzo klimatyczna, bardzo wzruszająca, poetycko zrealizowana rzecz, nawiązująca do twórczości największych mistrzów pędzla. No i z drugiej strony ekranizacja komiksu Marvela, która zagrała po prostu jako świetny film familijny, wypełniony fantastycznymi pomysłami, akcją, humorem. Naprawdę wzruszająca opowieść. Wiem, że ty, Kuba, widziałeś ten film drugi raz i mimo wszystko dalej coś ci zgrzyta. Nie, no, mi się Ant-Man podobał. Oceniłem go na 7 na 10 i to jest film faktycznie z duszą, który faktycznie wzrusza i bawi i ma mnóstwo świetnych pomysłów, ale intryga miejscami trzyma się na dobre słowo, moim zdaniem, i parę wątków tam gdzieś ewidentnie ginie. Jest dużo fajnych, niewykorzystanych postaci. Więc generalnie na plus, ale w życiu nie umieściłbym go w swoim top 10. Ja powiem wam szczerze, że jestem najbardziej zmęczoną Marvelem osobą na świecie, ale zobaczyłem Ant-Mana i jakby poczułem, że to ma sens znowu. Znaczy naprawdę, strach pomyśleć, co by było, gdyby naprawdę Edgar Wright zrobił od początku do końca ten film. No to jest największy plus tego filmu, że on coś nowego robi z Marvelem. Tak, bo ten Peyton Reed doskonale sobie dał radę. Nie, kurczę, super. No, scena, w której jest bójka w Necessarze i odpala się z iPhone'a Disintegration The Cure. Nie, absolutnie nie mam pytań. A generalnie weźcie dobry trzeci akt i dobra rozpierducha na końcu, która ma stopniowane napięcie, efekty specjalne. Cacuszko. Jeżeli o mnie chodzi, no to zwycięzca może być tylko jeden. Okej, znowu coś za mną chodzi się tutaj zbliżyło do tego miejsca. Znowu coś za tobą przyszło. Znowu coś za mną przyszło. No ale musi to być Mad Max. Najlepszym filmem roku jest według mnie Mad Max. Począwszy od pierwszego pokazu w Cannes, przez dwa kolejne, na których byłem już tutaj, było coraz lepiej. Powrót do analogowych efektów, czysty ruch, sceny akcji, no... Tak naprawdę nikt nie zrobił tego w tym roku lepiej niż George Miller. Furioza w głównej roli, Mad Max na drugim planie, wszystko doskonale poukładane. Kurczę, nawet te basterowo-kitonowe ujęcia w przyspieszonym tempie były super. Jakby nie ma wątpliwości, że to jest po prostu najlepszy film roku, dużo kropek. Więc ja już chyba nie będę ciągnął tematu Mad Maxa, którego wspaniałość jest oczywistą oczywistością. No to w takim razie ja będę ciągnął. Nie wiem, denerwują mnie porównania pojawiające się przy okazji tego filmu, że to jest jak wymyślenie prochu, że to jest generalnie nowa jakość kiniakcji. No sorry, ale tak nie jest. No, to jest po prostu... To nie jest wymyślenie prochu, to jest wymyślenie prochu na nowo. To jest wojownik szos. Gubisz istotny fragment metafory. Nic poza tym. Nie wydaje mi się, żeby ten film tworzył na nowo generalnie jakość dla mnie jest też plusem, ponieważ ze wszystkich stuningowanych starych filmów w nowych wersjach, czyli Przebudzenie Mocy, Jurassic World, to jest najlepszy remake faktycznie starego filmu, czyli Mad Maxa 2. Kurczę, rękodzieło, właśnie analogowe efekty. No to jest wszystko, wydaje mi się, że byliśmy tego... No ludzie tęsknili za tym tak naprawdę. I Mad Max dał im to w takiej skali, że
że stąd chyba ten sukces tak naprawdę. Wiadomo, że gdyby to był trzeci film... Wszystko ładne. Trzeci film w łańcuszku, no nie byłoby pewnie takiego oddźwięku. No to nie jest film, w którym dokopujesz się głębi i wiesz... Nie, o to chodzi generalnie. Chodzi mi o to, że ten film jest po prostu sprawnym powtórzeniem tego, co było. Tylko z budżetem mniej więcej 100 razy większym. I minus jednak fabułę, bo Manox 2 miał więcej gdzieś tam do powiedzenia o bohaterach i o wszystkim. To było dla mnie tak oczywiste, że to będzie Mad Max. Ale ty chyba, Kuba, miałeś jeszcze jakiś film w przypadku, gdybym ja wziął Mad Maxa, co zresztą się wydarzyło. No ja muszę powiedzieć, że chyba Whiplash. Chociaż dziwnie mi się mówi o tym filmie teraz, bo widziałem go już chyba 2 lata temu. No ale on trafił do kin w styczniu tego roku, przypomina tym, którzy nie pamiętali. No i też nie sposób nie wspomnieć o tym filmie. No to jest coś niesamowitego. Okazało się, że z grania na perkusji w bardzo niekinematograficznej czynności da się zrobić super film. No bardzo nietypowa relacja między dwójką głównych bohaterów. Film mówi sporo ciekawych rzeczy o sztuce, o dążeniu do celu, o tym, kim jest mentor i na jak daleko może się posunąć. No, wszystko to jest wiadome, no ale przede wszystkim jak ten film jest zrobiony, to jest mistrzostwo montażu. Finałowa scena, w której Miles Teller gra na perkusji, a J.K. Simmons dyryguje i się wkurza, to jest po prostu magia kina. No i film o muzyce, w którym muzyka gra główną rolę. Mm. O czymś takim też marzyłem od dawna, no i tutaj się udało. Nie będę się kłócił o Whiplash. Tak, nie będzie nic o tym, że J.K. Simmons jest faszystowskie kino. Nie będę się kłócił, jest świetnie zrobiony, to mu mogę oddać. No i z tobą, Kuba, też zgadzają się użytkownicy Filmwebu. Przypomnijmy, że Whiplash zdobył nagrodę dla najlepszej produkcji 2015 roku. To teraz każdy z nas zamieni się w małego Nostradamusa, wbiegnie wzrokiem w przyszłość i powie, na co najbardziej czeka. Zacznę od siebie, skorzystam z tego przywileju. Nice Guys, równie właśnie. Ja na ten film czekałem jeszcze na długo przed pojawieniem się zwiastun. Rozwią moje wszelkie wątpliwości. Po pierwsze, Shane Black. Drodzy młodsi widzowie, mówi się, ten pan nie zaczynał od Iron Mana 3, od zabójczej broni, ostatniego skauta i bohatera ostatniej akcji. Klasyk. Był pierwszą ofiarą Predatora. Kina akcji, kina sensacyjnego. Po drugi raz grał w roli Osiłka Jacksona Hilliego. No i właśnie Ryan Gosling. Absolutnie fantastycznie wypada. Czy ty już pamiętasz imiona bohaterów? Tak, Jackson pamiętam. Healy, no jak Jackson Healy, jak możesz zapomnieć takie nazwisko. W ogóle to wygląda, jakby Russell Crowe tą rolę z Tajemnic Los Angeles parodiował trochę, właśnie takiego typa z ciężką łapą, tak, który przychodzi oczywiście z brzuszkiem. Nie, Nice Guys w ogóle zwiastun ekstra. Ja bym dał Creed'a, którego niestety już widziałem, jest absolutnie wielki, więc na niego nie czekam. No, nie będę oryginalny, myślę, że to będzie Rogue One. Tak jak rozmawialiśmy w ostatnim Star Wars, oczywiście, jak rozmawialiśmy w ostatnim odcinku. Bardziej czekam na te spin-offy niż na główną serię. Gareth Edwards, Godzillą byłem zachwycony. Świetny obs. Chyba tylko ty. No nie, może nie tylko. No, myślę, że paru by nas się znalazło. Gareth Edwards, także reżyser, okej, kontrowersyjny reżyser Gareth Edwards. Felicity Jones, którą uwielbiam w teorii wszystkiego, w ogóle bardzo lubię ten film, ale już nie chciałem przesadzać. Mads Mikkelsen, Diego Luna, w ogóle bardzo fajna taka troszkę ekipa z bocznego toru, myślę, że będzie super. Nie będę oryginalny, Hateful Eight, Quentin Tarantino, to jest film, na który najbardziej czekam. Co prawda z Quentinem Tarantino zawsze mam tak, że nie czekam na jego filmy, ale jest już na tyle blisko do premiery, że zacząłem się denerwować. Przebudzenie mocy już widziałem 4 razy, więc trzeba znaleźć sobie nowy sens życia. Moim nowym sensem życia jest nowy film Quentina Tarantino. Nie mogę zrozumieć, dlaczego Rogue One nie może być twoim sensem życia, skoro widziałeś 4 razy Przebudzenie mocy. No Przebudzenie mocy to jest część sagi, Rogue One to jest dodatkowa zabawka, która może będzie fajna, ale jeśli się nie uda, nie będę nad nią płakał. A jeśli epizod 8 się nie uda, no to będzie to źle. To będę płakał. Ale mówimy o Tarantino. No a Tarantino, jak wiadomo, poniżej pewnego poziomu nie schodzi, a jest to poziom rzędu 8 na 10. Poza tym 8 film Quentina Tarantino, kto by nie chciał tego zobaczyć. Świetna obsada, wracają aktorzy, o których już wszyscy zapomnieli, na przykład Jennifer Jason Leigh. A jest to aktorka, której nie warto zapominać. I poza tym nominacje globowo-oscarowe. Nie wiem, czy dostała nominację do Globa? Tak. No właśnie, więc no będzie dobrze. Czajnik Tatum, który podobno odsłania zupełnie nowe oblicze aktorskie. Nasze oczekiwania już znacie. Teraz powiem, jak internetowi social media. A wy? W ten sposób dobiegliśmy do końca nowego odcinka. Mówi się, nam wszystkim życzę tylko, aby ten 2016 rok przyniósł jak najwięcej soczystych kłótni o filmy. Widzimy się za 2 tygodnie. Do zobaczenia.